W dzisiejszym odcinku fantastyczny egipski piłkarz. Wielka gwiazda grająca w Liverpoolu na pozycji prawego skrzydłowego. W dzisiejszym odcinku 5 zwodów Salaha. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kłesek i w dzisiejszym odcinku nauczycie się 5 zwodów Salaha. Jest to piłkarz, który ma 26 lat, a podbił już bardzo wiele serc na całym świecie, a Wy nauczycie się jego 5 trików. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, ponieważ na 250 tysięcy subów zrobię konkurs o koszulkę Kamila Glika z jego autografem. Brakuje dużo, ale jeśli teraz każdy z Was kliknie subskrybuj, to zaraz będzie nas 250 tysięcy, więc kliknij teraz subskrybuj tam na dole. Zostawcie teraz łapeczkę w górę, jeśli wbijecie 5 tysięcy, nagram dla Was kolejny odcinek z tej serii. W komentarzu dajcie znać, jakiego piłkarza chcecie zobaczyć w kolejnym filmie. Na 5 miejscu Salah Sol Rul. Jest to zwód, którego bardzo często stosuje Salah. Stoisz w miejscu, lewą nogę stawiasz za piłkę, prawą stawiasz na piłce i podeszwą przeciągasz piłkę w prawą stronę, a potem od razu w lewą. Lewą nogą zabierasz piłkę i biegniesz do przodu. Na 4 miejscu Sol Rul Faudrak. Jest to łatwy zwód, a także bardzo skuteczny. Prowadzisz piłkę prawą nogą w prawą stronę. Nagle podeszwą prawej stopy przyciągasz piłkę do siebie i wewnętrzną częścią lewej stopy kopiesz piłkę w lewą stronę. Na 3 miejscu Ultimate Body Feint. Tym zwodem skutecznie oszukasz przeciwnika. Stoisz w miejscu, piłka jest przed tobą, robisz balans ciałem w prawą stronę, później przynosisz nogę przed piłkę i robisz balans ciałem w lewą, a na końcu zabierasz piłkę i biegniesz w prawo. Na 2 miejscu Deb Haro. Ten zwód przyda nam się w bocznym sektorze boiska. Prowadzisz piłkę i nagle delikatnie wypuszczasz ją przed siebie. Gdy piłka się toczy, robisz balans ciałem w prawo i później zabierasz piłkę biegnąc dalej do przodu. Na 1 miejscu Poke and Run. Zwód łatwy, ale musisz być szybszy od obrońcy. Prowadzisz piłkę prawą nogą i gdy zbliżasz się do przeciwnika, wypuszczasz piłkę prawą stroną, a przeciwnika obiegasz lewą. Jest to skuteczny zwód, jeśli jest to ostatni obrońca. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, jeśli Wam się taki filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wejdźcie na mojego Instagrama, trzymajcie się, cześć!